przy jakich cechach finansów publicznych stają się one systematycznym hamulcem rozwoju. I od razu chciałem powiedzieć, że jest bardzo wiele badań empirycznych, o których tu nie będę cytować, ale w ogóle rozważania na o wpływie finansów publicznych na wzrost gospodarczy nie muszą być ideologiczne. Znaczy, komuś się co bardziej podoba. Choć nie wszystko wiemy, to dużo wiemy na temat tego wpływu, przynajmniej wiemy, co na pewno się nie sprawdzi, albo co może się nie sprawdzić. Które zapowiedzi są płonne, to wiemy. I to, co Państwu będę starał się powiedzieć, moim przekonaniem będzie się opierało na tym, co ja wyczytałem w literaturze empirycznej. W razie czego, jak ktoś jest zainteresowany, mogę dać bliższe dane. Tu mam próbkę. Oto są trzy zmienne, które składają się na ten hamulec systematyczny. I te trzy zmienne mamy w Polsce. Przed kryzysem. Po pierwsze, wysoki dług publiczny w relacji do PKB. Co to jest wysoki? Proszę Państwa, nie należy posługiwać się mechanicznym zestawieniem długu publicznego do PKB w odniesieniu do różnych krajów. Dług publiczny w Polsce 50 parę procent jest niższy niż w Niemczech, ale jest o wiele poważniejszym problemem niż w Niemczech, bo Polska to nie Niemcy. Z różnych tam powodów mamy mniejszą wiarygodność i tak dalej, w związku z tym, i to się objawia w czym? No, w tym, ile się płaci za zaciągany dług. Mogę od razu powiedzieć, że dług publiczny w Polsce w relacji do PKB jest drugi po Węgrzech w naszym regionie. Czyli on nie jest mały. Oczywiście możemy się pocieszać, że w Grecji jest znacznie większy, 140, ale oczywiście to nie jest żadna pociecha. W jaki sposób dług publiczny, który jest duży albo co gorsza rośnie, systematycznie tłumi działalność gospodarczą? To jest sporo badań, to mówi się debt overhang. Po pierwsze, rodzi niepewność. Przykrą niepewność dla przedsiębiorców i to jest niedobre dla prywatnych inwestycji. Po drugie, może podbijać stopy procentowe. To też jest niedobre dla inwestycji. Po trzecie, jeżeli dług publiczny jest już wysoki i przychodzi wstrząs, to zwiększa się ryzyko, że od choroby chronicznej przejdziemy w chorobę ostrą. Po czwarte, jeżeli dług publiczny jest już wysoki, to zawęża się pole dla uruchomienia automatycznych stabilizatorów, to znaczy zezwolenia na to, że niektóre skoro podatki spadają, to niektóre wydatki mogą wzrosnąć. Automatyczne stabilizatory, w odróżnieniu od tak zwanego discretionary fiscal stimulus. Wniosek jest taki, że jeżeli ktoś myśli o długofalowym wzroście gospodarczym, powinien wcielać taką strategię, w wyniku której dług będzie spadać. My mamy i będzie przybierał raczej niskie wartości, a nie wysokie wartości. I my wypadamy to, jak powiedziałem, źle na tle krajów naszego regionu. Większość z nich ma niższy dług publiczny.